Zapisałam takie działanie. Chcę, żebyśmy się wspólnie zastanowili, czy ten nawias tutaj ma znaczenie, czy nie. Obliczmy najpierw wartość tego wyrażenia. Przypominam, kolejność wykonywania działań jest następująca. Najpierw działania w nawiasach, potem potęgi, następnie mnożenie i dzielenie, a na końcu dodawanie i odejmowanie. Spróbujmy. Pierwsze działanie, które powinnam wykonać, to działanie w nawiasie. 8 odjąć 3. 8 odjąć 3 to się równa 5. Resztę przepisuję. To jest 5 razy 8 odjąć 3. Tutaj wszędzie znak równa się. Kolejne działanie, które powinnam wykonać, to mnożenie przed odejmowaniem. 5 razy 8 to się równa 40. Odjąć 3 przepiszę, a 40 odjąć 3 to jest równe 37. Na początku pytałam, czy ten nawias tutaj jest niezbędny. Usunę go teraz, zapiszę to nowe działanie i sprawdzimy, jaki wynik otrzymamy. Czyli 8 odjąć 3 razy 8 odjąć 3. W tym wyrażeniu pierwsze działanie, jakie muszę wykonać, to mnożenie. Mnożenie. Przed odejmowaniem. 3 razy 8 to się równa 24. Pozostałe liczby przepisuję. To jest minus 3. Teraz mam tylko odejmowanie, zatem wykonuję od lewej do prawej. 8 minus 24 to się równa minus 16. Minus 3 można przepisać. Można to oczywiście od razu w pamięci policzyć. To się równa minus 19. Zwróć uwagę, że otrzymałam dwa różne wyniki. Tu mam w wyniku dużą liczbę dodatnią 37, a tu mam liczbę ujemną, minus 19. Zatem ma to znaczenie, czy jest nawias? Trzeba na to zwracać uwagę.